tvpodkarpacie.pl. 23 października 2015 roku hokeiści Ciarko PBS Bank ST Sanok podejmowali tatrycki Podhale Nowy Targ w meczu 17 kolejki Polskiej Hokej Ligi. Zapraszamy do obejrzenia bramek, najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Thank you.
się bardzo z trzech punktów na wyjeździe kolejnych. Myślę, że rozegraliśmy bardzo dobre zawody jako zespół. Graliśmy przede wszystkim mądry hokej. Mądry hokej, wypunktowaliśmy przeciwnika, można powiedzieć, tak porównując do jako rasowy bokser, graliśmy. Pierwszą tercję, myślę, że ta pierwsza tercja była wyrównana jeszcze w miarę. Obydwie drużyny miały te swoje momenty, swoje sytuacje. W drugiej, mimo to, że prowadziliśmy 1-0, dostaliśmy kilka wykluczeń takich zbytecznych, niepotrzebnych. Troszkę wkradło się nerwowości, ale mimo to wygraliśmy tę tercję 2-1, gdzie w sytuacjach 5-5 udało nam się zdobyć bramki z kontrataków. A trzecia tercja była już taka perfekcyjna w naszym wykonaniu, można powiedzieć. Bardzo dobra gra w defensywie i myślę, że prezentowaliśmy się znacznie bardziej żywo i dynamicznie w trzeciej tercji jak przeciwnik. To pozwoliło nam osiągnąć przewagę i zdobyć kolejne dwie bramki. A generalnie rzecz biorąc, my się rozegraliśmy świetne zawody taktyczne, pod względem taktycznym. I to myślę, że dzisiaj był klucz do zwycięstwa. It was a very tight hockey game. They made one mistake, we made three, and okay, the last one empty net, but the saves for the goal is we won 29-26 or something, so both sides have lots of good scoring chances and lots of extra situation playing, but the numbers are telling this evening that the Novitark was that much better than we, and congrats. We have a new game on Sunday, and next Tuesday we have to win Krakow, and it's the new situation. I haven't checked how the other games ended today, but as long as we have games left and the points to share, pick up the points, we have a chance. TV Podkarpacie.pl